wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat, panie i księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze. Kogo wiedziesz? A my kto? Drogi! Schylko piją, knechcie! Nie widzisz, że to Komes, Jurand ze Spychowa? Panie, ratuj nas! Jesteśmy kupcy z Płocka, wjeźliśmy zboże z mlyna. Naruszyli prawa wydane przez zakon. Tu kupczyć wolno jeno za pozwoleństwem pobożnego komtura Siegfrieda de Leyve. Tu ja rządzę. Puśćcie ich. Drogi! 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 Leni Kratos, kiedy
pobożny komturze. Zatrzymaliśmy polskie wozy ze zbożem. Napadnięto nas. To? Jurand ze Spychowa. Ojcze, pozwól nam. Wyście jurandowa niewiasta? Jam jest żona Komesa na Spychowie. Strój się! Dalej,
Hej, karczmarzu! Pomiatać tam stoły i światła na niecie. Księżna Anna Danuta na odpoczynek tu się zatrzyma. Agda! Agda! Strąpaj ze stołu! Wynosić się, wynosić, dziady! Za wysoka to dla nas kompania. Chodźcie, kmotrze. Siedź, marszlaku. Zaraz nie za wysoka. Szlachcic jesteś. Danuszka, uwesel nam serce pieśnią, tą, którą za torze śpiewałaś. Myślałem, że anioł. Jak ją zwą? Danusia, córka Juranda ze Spychowa, sierota. Przecież Jurand żyje. Matkę krzyżacy zamordowali. Kto? Jurand był na polowaniu, a Niemcy Spychów napadli. Jakiś krzyżak spalił mi piórami na hełmie, troczył ją do siodła i na sznurze mu zbierała. Ale oddajże nam naszą miłą śpiewaczkę. Dziękujemy ci. Wedle waszych słów, miłościwa pani, chcę ślubować wierność tej panience. Chcesz ją mieć za swoją panią? A któżeś ty taki? Mój brataniec, miłościwa pani, Zbyszko z Bogdańca. A wy, panie? Maćko z Bogdańca, wracamy z Litwy. Gdzieśmy pod waszym bratem, wielkim księciem Witoldem, walczyli. Ranniście. Ale za to lupy godne mamy. Nie przechwalacie się, aby. Pokażcie tę waszą zdobycz. W starciu z rycerzami z dalekiego narodu Fryzów stanęła umowa. Kto zwycięży, pancerze i wozy przeciwnika zabiera. A było tam kilka zbroi i piękna suknia dla mego bratańca. Chcesz li go za swego rycerza, Danusiu? Chcę. Więc składam ślub rycerski. Zedrę z hełmów krzyżackich i pod twoje trzewiki rzucę kilka takich pawich czubów, jakie miał krzyżak, który zamordował twoją matkę.
Ślubisz, warchlaku? Ślubowałem. Głupi mogę być jeno, gdy z księciem Witoldem na Tatary pójdzie. Ślubowałem, mam kilka czubów krzyżackich dobyć. Gdzie je znajdę? Między Tatary. Ale tam niewolników znajdziesz. To ci ziemię Bogdańcom robi, to las wykarczuje. Ślubowałem. Boś głupi. Księża Rengana węża utruła i też odpust dostała. Przecież mamy za co odpust kupić. Ślubowałem. Gdzie ty teraz czuby krzyżackie znajdziesz? Gdzie? Nastaw kopie! Szalony, to poseł wielkiego mistrza do króla pana naszego! Coś za jeden! Pola was to trzeba, knechcie! Obraziłeś majestat króla! Zapłacisz głową! Witajcie, drodzy księstwo Mazowsza. Pozdrawiam cię, drogi bracie Lingwenie, kniaziu Mścisławie i Nowogrodu. Witajcie, szlachetni posłowie wielkiego mistrza. Cześć wam, przewielebni ojcowie. Cześć gościom na naszym krakowskim dworze, bojarom, ruskim i polskim rycerzom. Staraj się o łaskę króla. Od niego zależy, czy ci winę daruje, czy pod topór pójdziesz. Dziki Litwin jeno kobyle mleko pije. Nie pijecie, milościwy panie? Nie, jeno wodę źródlaną. Dajecie dobry przykład, milościwy panie. Lepszy jeszcze daje ten, kto szlachetnie czyni. To wy, milościwy panie. Wielki mistrz zakonu Najświętszej Maryi Panny, jego najczcigodniejsza laskawość, zamyślił donieść waszemu majestatowi, panie, z należną wam czcią i szacunkiem, że nie tylko Litwini, ale i wielu Polaków pomaga buntującym się na żmudzi poganom. Ludzie nasi, ruscy kupcy i szlachta, skarżą się, że zakon im gwałtem drogę do morza zamyka, gdy zboże na sprzedaż wiozą. Mamy przywileje Ojca Świętego. Jego świątobliwość Urban IV zezwolił zakonowi Najświętszej Panny Marii na sprzedaż plodów rolnych, ale nie dla zysku. Jako mnisi ślubowaliśmy ubóstwo, ale zakon nasz zmuszony jest toczyć wojny z poganami. Zakon buduje zamki, mlyny. Któż rzec może, iż na ziemi zakonu nie panuje lat i bojaźń Boża? Lat i porządek Boży rzekliście, a na granicy mąd, pożary. Ale prawo chrześcijańskie u nas szanują, posłów nie znieważają. O kim mówicie, komturze? Śmiał wam ktoś w Polsce zniewagę uczynić? To ja, miłościwy panie. Chcę krzyżak kary, panie. Niech będzie kara. Ale Zbyszku z rodu ostatni. Nie będzie jego, nie będzie nas. Pozwólcie, panie, abym ja swoją głowę za niego oddał. Sprawiedliwość to nie smok, który nie patrzy, czyją krew chlepcze. Kto zawinił, tego kara dosięgnie. A krzyżacka sprawiedliwość, żmudź, ostre miecze, rozboje. Mają przywileje. Bić w nich! Wam lupy pachną. Nie będziemy narażać Polski na konflikt z zakonem Najświętszej Maryi Panny. Zetniecie więc głowę mojemu bratańcowi? Tak, postąpimy według prawa. Proście Lichtensteina. On jeden może skargi zaniechać. To prawda. Byłem w zbroi. Mogliście przeto bronić się, panie. Ale to zbroja, którą przybiera się tylko do uroczystych odwiedzin. Każde pchnięcie grotem w tę blachę grozi niechybną śmiercią. Czy zamierzałeś zabić
rycerza von Liechtenstein? Tak. Przecież z żywego nie mogłem zdjąć czuba. Ale wołałem na niego z daleka, by kopię pochylił. Żeby on był, zawołał, że jest posłem, zostawiłbym go w spokoju. Prawda. Czemu nie wołał? Możesz na mękę pańską przysiąc, żeś płaszcza zakonnego i krzyża nie widział? Nie mogę. Nie godziłbym przeciw naszego rycerza. Wiedziałem, że to krzyżak. A jakoż mógł się inny krzyżak pod Krakowem znajdować, jeśli nie poseł? Albo nie z poselskiego pocztu? Kunoje von Liechtenstein! Daruj mu! Daruj. Wybaczam mu. Z duszy, z serca, jako sługa Chrystusowej zakonnik. Sława mu! Ale jestem posłem. Kto godzi w posła, godzi w zakon. A kto obraża zakon? Obraża Chrystusa Pana. Tego darować nie mogę. Klęknij. Boże, bądź miłościw. Szlachetny Zbyszko z Bogdańca skazany jest z wyroku sądu kasztelańskiego na ucięcie głowy mieczem. Danuśka! Ciesz się. Kasztelan zgodził się odroczyć chwilę kaźni. Co mi tam? Nie żal ci? Tydzień wcześniej czy tydzień później? A jak tam na dworze? Słońce przygrzewa. Mocny Boże, konia pod sobą mieć i jeździć po polach, po szerokich. Żal ci? Zaśpiewaj mi. Niechbym się wyratował, dziewczyno. Czas na miś, pani. Księżna pani dała list do wielkiego mistrza. Król by cię ułaskawił, gdyby wielki mistrz wstawił się za tobą. Maćko pojechał do Malborka z listem księżnej, żeby tylko zdążył. Saracen. Chrystusa wyznajesz? Uczciwie po rycersku, a ty po zbójecku. Jestem Fulco de Lor z Lotaryngii w służbie zakonu przeciw Saracenom. Myślałem, że w Lotaryngii nie ma chlupców. Gdzie tu Saraceni? Człowieku chlupi. My już od wieków chrześcijanie, a... Mazurzy?
Nie rób ze mnie szaleńca. W Malborku nieraz pokazywano mi drewnianych bożków mazurskich. Pozwólcie go dobić, panie. To mazur. Do broni, Juran! Krzyżaki! Juran! Zabili! Oszczędźcie go! To nie Krzyżak! Przeciw nam walczył! A wy kto jesteście? Maśko z Bogdańca! Komu mam dziękować za ratunek? Jestem Jurand ze Spychowa. Jezu! Ty kto? Debergow. Słyszeliście pewnie o mnie. Pobożny kontur ze Szczytna da za mnie wykup. Tu Spychów! Byście Jurand. Nie biorę okupu. Stąd żaden Krzyżak na własnych nogach nie wyjdzie. Do roku! Zakuć go! A co z tym, panie? Jem hrabia Delors. To nie Krzyżak. Jeno rycerz z Lotaryngii przyjechał Saracenów szukać. Darowaliście mi go, panie? Co z nim zrobicie? Życie mojego bratańca w rękach wielkiego mistrza. Jechałem do Malborka z listem naszej pani, księżny mazowieckiej, a on mnie ranił. Niech teraz zapłaci. Utkwił wam, panie, grot w piersi. Długo nie pociągniecie. No niech tam. Przynajmniej do Krakowa. Teraz już się śmierci nie wywinę. Przyjdzie dać głowę katu. Pewnie przyjdzie. Ale nie frasuj się, Zbyszku. Kazałem ci sporządzić trumnę dębową taką, że i panowie koronni lepszych nie mają. I nie dopuszcza, żeby cię mieli ścinać na suknie, na którym mieszczan ścinają. Jużem z kupcem Amylejem ugodził się. Ma daj całkiem nowe, rozumiesz, szkarłatne. Że i na poszycie koszucha dla króla być może. I na mszę świętą nie poskąpię. Bóg wam zapłać. Stryjku. Co? Przyrzeknijcie mi coś jeszcze. Co, Zbyszku? Jak mi łeb utną, musicie sobie tęgą babę wziąć. Coś ty. Rozum ci chyba pomieszało. Samiście mówili, nie może nasz ród wyginąć. Patrz. Widzisz? To ciągle tak krwią pływacie? Na pół pędzi mi grota między żebrami tkwi. O, do siebie chyba nie dociągnę. Jeno, ty możesz się uratować. Coście? Słyszałeś o księciu Witoldzie? Jak uwięziony był w krewie, wyszedł z lochu w niewieścim przebraniu. Weź mój kubrak, mój kaptur i wychodź, rozumiesz? Masz, tu jest okup za tego lotaryńczyka. Zarusza. Krzyżacy go wykupili. A potem wam za mnie głowę utną. Owa, to się będzie wielka pociecha. Mnie i tak za dwie albo trzy niedziele śmierć pisana, weź. Nie uczynię tego. To bodaj byś się nigdy nie był urodził. Posłuchaj. Nie była hańba Kniaziowi Witoldowi uciec z lochu, nie będzie przeciw tobie. Kniaź Witold, wielki pan. Macie on koronę z rąk królewskich, bogactwo i panowanie. A ja ubogi szlachcic. Jeno cześć. A tego nie rozumiecie, że was tak miłuję, że i waszej głowy nie dam za swoją! Thank you.
Przepadną krzyżowe wilki, jeśli twoim mamy młodych wytracać. Kraj, pogańskie obyczaje. Prawda, są takie obyczaje, ale stosuje się więcej do podhalańskich zbójników i do prostego ludu. Spytajcie księdza Stanisława, on jest biegły w prawach. O obyczajach! Spytać by trzeba wielkiego mistrza. To w jego poslagodzono. Ludowe obyczaje stają się prawem. Miłościwa pani, z rękowiny muszą być zaraz, jeśli mamy ów zwyczaj uszanować. Te skromne dary składamy wam, miłościwy panie, jako prawdziwie chrześcijańskiemu księciu. Przyjacielowi naszego zakonu. Nie zważajcie, wielki komturze, na drobne zajścia i spory, ani na nierozważne i zapalczywe czyny młodych głów. Możecie zapewnić wielkiego mistrza, że ma w nas prawdziwych przyjaciół i obrońców wspólnej wiary. Pobożny komtur Zygfryd de Löwe ze Szczytna chce zanieść skargę przed wasz majestat. Nie na młodą głowę. Juran ze Spychowa, miłościwy panie, napadł na naszych ludzi. Wielu pomordował i porżnął nieludzko. Brata zakonnego de Bergowa wziął do niewoli. Mamy tu szlachetnego świadka, pana Fulco de Lorz z Lotaryngii, który jest gościem zakonu. I on doznał krzywdy od Juranda. Któż to ta najpiękniejsza panna na świecie? Zachwycająca. To córka tego, co chciał was zamordować. Grondówna. Gorąca, ojcowska krew. Ja bym z taką powojował. Graniczne spory. Pobożny de Löwe skarży pana na Spychowie, a szlachetny Juran skarży komtura ze Szczytna. Nie tylko tę skargę chcemy poddać i pod rozwagę, miłościwy panie. Wielki mistrz chciałby znać twoje, miłościwy panie, wejrzenie na sojusz króla Jagieły z poganami, a mówią, że i ze schizmatykami ruskimi. Wielki mistrz, śledź relikwię świętą, o którą księżna pani prosiła. Palec wskazujący świętego Onufrego, który zginął chwalebnie z rąk pogańskich. Mówi
mówiłem, że daremne będzie nasze posłowanie i nasze rozmowy w Krakowie. Nie sądzisz, panie, że książę Mazowiecki sprzyja nam? Ale Juranda nam nie wyda. Jurand sam zapuka do waszych bram, ojcze. Cóżeś rzekł, synu? Mówiłem, ojcze, że Jurand sam przyjdzie do was na kolanach po córkę. Nie rozumiem. Chcecie porwać córkę Juranda? To córka zaklętego wroga zakonu. Odczuliście to, panie, na własnej skórze. Jakże chcecie to pogodzić z rycerską czcią, z honorem? Powołanie każe nam żyć na granicy w lasach. To nie potrafi odpowiedzieć ciosem na cios, ten ulega. Słuchajcie, przecież to dziecko jeszcze. Nie przymuszajcie mnie, bym ich uprzedził. Nie uczynicie tego, panie. Uczynię, jak mi Bóg... Nie! Dobij go. Po moim ciosie nie trzeba dobijać. Jedźcie dalej, panie, dogonię was. Chryste, panie, grzechy jego. Zbaw, Chryste, panie, duszę jego. Czemu, Chryste, panie, by twoje panowania rozszerzyć, by twojego imienia bronić, musimy czynić tyle nieprawości? Już mnie nie dowieziesz do tego Boga. Wody! Płoszony tabun! Wrócili do swego Bogdańca. A, wróciłem umierać. A co wam? Jagna, to sąsiad nasz, Maćko z Bogdańca. Chodź. A to kto? Nie poznaliście Zbyszka? Zbyszek? Ano. Zbyszek. Jagna, chodźże. Chodź, prędzej. No daj mu gęby, przecież wyrośliście razem. Ojcze, jak długo jeszcze pociągnę? Próbowałem grot wyciągnąć, ale
Nie idzie? Nie idzie, Zyk. Co, bracie? Nie masz teraz ziemi. Wygospodarowałem 3 wsie. Tak. No mam z 50 chłopa. A Jagna? Jagna, ile ma lat? Już ją tak do chłopów ciągnie, że jak którego z daleka obaczy, to aż kolanem o kolano trzyma. Zychu, kurzesz! Masz 70 chłopa. A tobie co do tego? A Zbyszko miałby wziąć twoją Jagnę. No dobrze, dobrze. Spowiadaj się póki czas. Mów prawdę jak przed Bogiem. Ile masz teraz chłopa? O Jezu, Stepan. Ojcze, ojcze, będzie jeszcze coś z niego, panie? Wola boska. Ale ksiądz mówi, że jeszcze spróbowałby niedźwiedziego sadła mu dać. Chlawa! Przywieźliście niedźwiedziego sadła? A nie, pani, psy wyjadły wszystko. Pójdę w nocy pod nasze barci. Mówili mi, że tam o niedźwiedzia łatwo. To niebezpieczna rzecz. Weźcie choć pachołka naszego chlawy. Żeby mi spłoszył zwierza? Nie. Ego te absolvo apecatis tuis. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Wszelki duch Pana Boga chwali. Wszelki duch Pana co by się bez ciebie stało. Daj spokój, czekaj. Poszedł kiedyś jeden nasz pachołek, jako i ty, z widłami i toporem. Niedźwiedź go rozszarpał. Poszłam więc za tobą. Toś ty zachodziła tam za sosny? Ja. Takiej drugiej dziewczyny jak ty to chyba w całym świecie nie ma. Tobie by na wojnę chodzić. Nie śmiej się ze mną. Czekaj, możemy od razu bobra upolować, bo jak się twojemu stryjowi rana od niedźwiedziego sadła otworzy, trzeba ją skrobem bobrowym zatykać. Od razu się wygoi. A gdzie tu żerewie bobrowe? Chodź. Słyszałeś, jakim śpiewała, kiedyś się na niedźwiedzia zasadził? To ty? Ano! To Bory Cztana Zdrogowa. Tego, który by cię rad wziął? Wziąłby, żebym się dała. Cztan, jak słyszałem, ostrzy zęby na wilka, na drugiego twojego sąsiada. I ten chciałby się z tobą żenić. Ano, ano! Chlopie, chlopy! Co? Bo jak ojca twojego nie było, to powinien był jeden albo drugi z Gorzelice najechać i siłą cię brać. I coś by twój ojciec uczynił, jakby wróciwszy znalazł cię z dziecięciem na ręku. Niechby tylko spróbowali. Albo to ja nie mam oszczepu, albo kuszy. Pognałabym każdego do domu, jeszcze sama ich wsie najechała. Wiesz co?
Jakbym był cztanem albo wilkiem, to nie bałbym się ni twojego ojca, ani ciebie. Jeno bym cię brał. Brałbyś. Co to dziewczynie z chłopami wojować, kiedy jej trzeba za mąż? Daj spokój. Tam, dobry w oparze liska. Poradzić, utopić się może. To jakże go dostanie? Niech cię o to głowa nie boli, chodźmy. Zapomniałam grotów na wierzbie, czekaj! Czekał jak to głupi. Miałam się przy tobie rozdziewać, czy jak? To bym dopiero cuda zobaczył. Weź bobra. Daj. Dyszko. Ano? Nie pójdę ni za cztana, ni za wilka. A niech ci Bóg da najlepszego. Nie będzie mu z tobą źle. Za jakieś dwie niedziele Maćko na koń będzie siadał. Czekam tego jak zbawienia. Ciężko mi tu siedzieć. Czemu to? A to nic ci nie mówili o Danusi? Coś mi tam mówili. Małęczką cię nakryła. Wiem, każdy rycerz jakieś śluby czyni. Nawet żonaci. A ta Danusia to co? Tobie powiem jak siostrze. Poszedłbym za nią za dziewiątą rzekę, dziewiąte morze. Spełnię to wszystko, co ślubowałem. No chyba, że legnę. Prawdaż to? Prawda. Nie wiedziałam. Klowo! Bóg ci zapłać za wszystko, dziewczyno. Klawa pomoże ci zabrać niedźwiedzia, ja wracam do domu. Kielicho! Kto go zaćgał? Czekaj. Jeszcze dycha. Tam zaraz z niego życie ucieknie. Zratuję go. Jak ozdrowieje, tylko kłopot dla nas. A tak, sakiewka? O, miecz. Sakiewkę i tak ostawi, jak go przywrócimy do życia. A zasługa w niebie? Za uratowanie chrześcijanina. Bierzemy go. Popisz, tajno mi tręga. No, bierz. Może będzie żył. Do księżnej pani z pilnym listem od pana na Spychowie. Same złe nowiny. W Spychowie spaliła się część grudka. Jezu! Ksiądz Kaleb pisze, że pan ze Spychowa może jeszcze wyzdrowić, ale skryi węgle przypalili mu jedyne oko, że niewiele światła w nim pozostało i grozi mu ślepota. I dlatego pan ze Spychowa wzywa Danusię, żeby zaraz jechała do niego
bo chcę ją jeszcze widzieć, zanim go ogarną ciemności. Dziękuję też pokornie księżnej, że wychowała Danusię jak rodzona matka. I obiecuję, że choć ślepy, przyjedzie do Ciechanowa na Boże Narodzenie, żeby upaść do nóg pani i o łaskę, opiekę prosić na dalsze lata dla Danusi. Podejdź. Nie znam was. Dlaczego nie przyjechał do Lima? Bo ranny w ostatniej walce z krzyżakami. Pan prosi o szybki powrót panienki, bo za parę dni może całkiem oślepnie. Miłościwa pani, chcemy wracać, jak tylko konie odetchną. Tych twoich sąsiadów, Sztana i Wilka, zastaniemy wcześniej. Pokażesz mi ich z daleka. Dobrze, Zbyszku. Pewnie cię spotykają przed kościołem. Co wtedy robią? Służą mi jak mogą. Nie będą ci dzisiaj służyli, rozumiesz? No i co? A bo co? To my go teraz. W kościele go będziesz napadał? Nie w kościele, ale po mszy. Ej, ojciec, pamiętasz, co on mówił? Że jak dojdzie do bójki, to obydwóch nas ze zgorzelic wypędzi. Gdyby nie to, już dawno bym ci żebra polamał. A, albo ja to wiem. Lepiej razem pobijemy jego. Po mszy. O! Gospody! Miałem dać nam za zdrowie stryja. Wrócę się. Nie wracaj, poślemy ze zgorzeli. Muszę wrócić. No to jedź z Bogiem. Przenierważone. Widzicie. Jeżeli któryś z was dwóch sprzeciwi się temu, że najpiękniejszą i najcnotliwszą panną na świecie jest panna Danusia Jurandówna ze Spychowa, to go pozywam na walkę konną albo pieszą. Do ostatniego tchu! Jak to? Jak to? Subracie, to nie agentka zakupna najpiękniejsza? I z nas! Tacy wy rycerze? Pochwalony. A, na wieki wieku! A gdzie Zbyszko? Do kościoła wrócił. Zapomniał dać nam mszę. A może by posłać paru ludzi do wrześni? Po co? Szkoda kłótni. Jakiej kłótni? Z kim ma się bić? Z
stanem i wilkiem o mnie. A, panie Szybio! Szybko się uwinął. No i co? Nic, dałem nam mszę. A w gospodzie nie byłeś? Byłem. No i co? No to i wszystko. Teraz kiedy stryjko zdrowszy, trzami na dwór mazowiecki. A do Danusi! Ślubowałem jej. Ślubowałeś panie Czuby? Tato! Ślubowałem, że ją wezmę za żonę. Niech wam Bóg da zdrowie i wszystko najlepsze. Chwalony na wieki wieków. Jam wasz pacholek, panie. Jak to mój pacholek? Panna Jagienka ze Zgorzelic mnie wam podarowała. Wracaj i podziękuj jej za laskę, bo cię nie chcę. Nie pójdę, panie. Jamieniec wzięty pod Bolesławcem mnie wam podarowano. To znaczy, żeś mój. Wasz, panie. To rozkazuję ci wracać. Panna Jagienka i to wam przysłała. Ruszaj precz, chcesz, abym ci kości polamał. Jak cię zwą? Po czesku klawa, po polsku głowacz. Podaj opończę! Chrześcijanie, ratujcie Bożego sługę! Cokolwiek jesteś, panie, udziel pomocy, sługę Bożemu. Daj zacz! Wyrwał mi się koń. Zostałem sam, bez broni. Rykło da się słyszeć, a luty zwierz odwie się w boru. Zginę, jeśli mnie nie poratujecie. Dajcie mu konia! Niech Bóg pomnoży twoje zwycięstwa, mężny rycerzu. Karczmarzu, chcemy tu się ogrzać i zamieć przeczekać. Dajcie, panie, z podróży. Uciekajcie! Skonam z zimna, panie. Każcie dać jakiś gąsiorek wina, no. A ja wam za to, za dwa albo za trzy łyki miesiąc czyśćca odpuszczę. Wygląda mi na piwo żłopa. Strzeż się wiekuistego potępienia. Gadasz z człowiekiem, który zeszły Wielkanocy jadł jaja na twardo z Ojcem Świętym. Jakże ty możesz miesiąc czyśćca odpuścić, skoro ty nie masz święceń? Pozwoleństwo dostałem od pusty i relikwie sprzedawam. Skąd jesteś? Spod pruskich panów, z Malborka. Ależ chyba nie Niemiec, skoro tak dobrze mówisz naszą mową. Jak cię zwą? A jestem Niemiec. Wołają mnie Sanderus, a urodziłem się w Toruniu. Tam wszyscy tak mówią. Nawet bracia zakonni waszą mowę rozumieją. Karczmarzu, piwa grzanego. A w Malborku dawno byłeś? Dawno. Byłem w Ziemi Świętej. Skąd wróciłem do Malborka i teraz obwożę relikwie i odpusty, które pobożni chrześcijanie kupują dla zbawienia duszy. A te święte towary skąd masz? Gadaj. A mam różne odpusty, całkowite i na 500 lat, i na 300, i tańsze, żeby i ubodzy ludzie mogli sobie kupić i skrócić męki czyśćcowe. Mam przeto odpusty za grzechy przeszłe. I za przyszły? Nie myślcie, że pieniądze, które dostaję, chowam dla siebie. Mnie wystarczy kawałek czarnego chleba i łyk czystej wody. A resztę odwożę do Rzymu, żeby się z czasem uzbierało na nową wyprawę krzyżową. A te relikwie, ważne jakie? Takie, że nie wypada o nich mówić z nakrytą głową. Mam przeto kopytko z osiołka, którym święta familia uciekła do Egiptu.
Mam pióro ze skrzydeł archanioła Gabriela, które zgubił w czasie zwiastowania. Mam olej, w którym poganie smażyli świętego Jana. Szczebel z drabiny, która się śniła Jakubowi i... I ampułkę wiatru wiejącego kiedyś w stajence betlejemskiej. Ustało trochę? Gdzież tam? Chyba tu Wigilię spędzić przyjdzie. Siodłać konie w drogę. To niebezpieczne, panie. Drogi pewnie zawiane. Na Wigilię do księcia Mazowieckiego muszę zdążyć. Tam zaczekają, panie, a tak zabłądzimy i zginiemy marnie. Ty możesz zostać w piwożłobie. No, nie mogę, a kto będzie moich świętych towarów bronił? No, nie jedźcie, panie. Miłościwy panie, Juranda ze Spychowa odkopano. Odkopano? Nieście go tu. Danuśka. Szukaliśmy jej. Czyście ją w Spychowie zostawili? Jechałem do niej za Ciechanowa. Jak to? Przecież przysłaliście po nią ludzi i pismo. Ocknijcie się! Na miłosierdzie boskie! Gdzie dziecko? Słuchajcie, przybył poczet zbrojny i wasze pismo, że was w ogniu przytłukło. Gorzy mi. Chwycili mi dziecko i zatracą. Kto? Krzyżacy. Dlewy. Gotfryd. Rodger. Tyś mnie odgrzewał. Ja z innymi. I teraz mi pomożesz? Wasza córka uratowała mnie od śmierci. Miłujesz ją?
Niczy inny do śmierci nie będę. Choć mi przyszło gryźć krzyżackie zamki zębami, to ją dostanę. Wiesz ty, co to zemsta braci zakonnych. Dalej, do Spychowa. Panie, czekają na was mnisi. Kręcili się tu koło Spychowa. Chcą mówić z wami. Kto wy? Pielgrzymi. Skąd? Ze Szczytna. Gdzie moje dziecko? Panie, ten, co nas wysłał, rozkazał wyraźnie, aby rozmowa z wami odbyła się bez świadków. Nie mam dla nich tajemnic. Ale my je mamy. Jeżeli każecie im zostać, będziemy musieli wyjechać. Skoro tak chcą, zostańcie sami. Waszą córkę porwali zbóje. Z krzyżem na plaszczach. Nie, ale Bóg pobłogosławił braciom. Odbili ją i teraz jest u nich. Gdzie? Pod opieką pobożnego brata Schomberga. Schomberg, ten, który podusił dzieci Witoldowe. Dobra to opieka. I nie stanie jej się krzywda. Co mam robić, żeby mi oddali dziecko? Upokorzyć się przed zakonem. Milczeć! Pismo macie? Nie. Powiemy, co mamy do powiedzenia. Waszej córce nie stanie się nic złego, bo bracia chcą wam wypłacić dobrem za złe, jeżeli zaspokoicie ich słuszne żądania. Czego chcą? Żebyście uwolnili brata Bergow. Uwolnię. I innych jeńców, których trzymacie w Spychowie. Nie będę się targował o dziecko. To jeszcze nie wszystko. Pobożni bracia stawiają warunek dla obrony sławy zakonu, abyście oświadczyli sami i księciu, i rycerstwu, że nie bracia krzyżacy porwali wam córkę, ale zbóje. I od zbójów macie ją wykupić. Ach, to prawda, że mi zbóje porwali dziecko. Od zbójów muszę je wykupić. Powiecie, żeście wzięli okup za Bergowa, żeby mieć czym zapłacić zbójom. Ludzie nie uwierzą, nigdy nie brałem okupu. Bo nigdy nie chodziło o wasze dziecko. Zresztą zróbcie inaczej. Możecie sami jechać po córkę do Szczytna. Ja? Do Szczytna? Bo znów w drodze mogliby ją porwać zbóje i znowu podejrzenie padłoby na pobożnych braci. A kto mi zawaruje, że wrócę ze Szczytna? Cnota braci, ich sprawiedliwość i pobożność. Dobrze, pojadę do Szczytna. Wy zostaniecie tu, aż do mego powrotu. A potem odjedziecie z Bergowymi jeńcami. Nie chcecie, panie, zawierzyć zakonnikom? Dlaczego oni mają wam zawierzyć? Ktokolwiek jesteś, nie napinaj mojej cierpliwości. Mówcie, co wam kazano. Bracia powiedzieli, że macie nikomu nic nie mówiąc stawić się w Szczytnie. A nie mówili wam, że każe was polamać kolem w Spychowie? Wasza córka jest w mocy braci. Czego chcieli? Gadajcie. Panie, czyście nie chorzy? Ale co z nią, z Danusią? Gdzie jest, co powiedzieli? Z czym przyjechali? Z okupem za Bergowa. Z okupem? Gdzie Danuśka? Nie ma jej u krzyżaków. Podejdź. On jest mojej córce przeznaczony. I po mojej śmierci będzie tu panem. Będziesz mu wiernie służyć na wojnie i w pokoju. Słyszałeś? Na miły Bóg, czego to zdajecie już mi Spychów? Zdaje ci Danusię. Godzina śmierci niewiadoma. Gdzie pan? Co wasza miłość rozkaże? Pytam, gdzie pan? Pan pojechał. Dokąd? Nie wiem. Bez zbroi. Thank you.
będzie w prawo, za lasem. A z pagórka ujrzycie zaraz zamek. Z pagórka mówisz. Zamek. Wyście, panie, chyba nie Niemiec. Podatków nie oddali. A naszym panom zakonnym potrzeba teraz pieniędzy na wojnę ze Żmudzią. Skończy się Żmudź, będzie nowa wojna. Ryb łowić nie wolno. Zwierza bić. Zamielno podatki okrutne, a jak znajdą żarna w chałupach, to nawet dzieciom i babom nie przepuszczą. Traficie, panie, teraz sami. Trafię. Bóg zapłać waszej miłości. Bogiem, człowieku. Kto tam? Jurand ze Spychowa. Wyście Jurand ze Spychowa. Ja. Pobożny kontur Zygfryd de Lewe każe wam powiedzieć, że póki nie zejdziecie z konia, brama nie zostanie wam otworzona. I broń ma być oddana. Masz z rozkazu komtura przywdziać na siebie ten zgrzebny wór, powiesić u szyi na powrozie pochwę od miecza i czekać w pokorze u bramy, póki łaska komtura nie każe ci jej otworzyć.
nogi, psie! Komtur każe się stawić przed sobą. Wyście, panie Jurant ze Spychowa? Jam jest. Pobożny komtur kazał mi was prowadzić. Chodźcie za mną. Broni nie macie przy sobie żadnej. Oddałem wszystko. Trzeszcie się wybuchnąć gniewem. Jesteście pod mocą komtura. Patrzcie, jak moc zakonu zwycięża złość i pychę. Daje to Bóg zawsze. Gonzales, zakon jak pies. Bóg sprawił, że jako pies stoisz przed nami z powrozem u szyi. Nie równaj mnie z psem, bo ujmiesz czci tym, którzy się ze mną potykali i z ręki mojej polegli. Hardyś, jeszcze plujesz? Moja hardość została za bramą. Hańbiąc mój stan rycerski, pohańbiliście się sami. Nie narzekaj, że cię pohańbiono. Bo gdyby cię nawet zrobić psiarczykiem, lepszy psiarczyk zakonny niż wasz rycerz. Na rękę Zbawiciela! I na zbawienie duszy oddajcie mi dziecko! Jakoś ci obiecali. Któż ci to obiecał? Ty, komturze. Słowo rycerza Najświętszej Marii Panny jest niewzruszone jako słowo Boże. Jak to pozwolisz wypuścić nie tylko dziewczynę, ale i tego wścieklego psa, żeby znów kąsał? Oddałem tę sprawę w ręce Gottfrieda. Bądź spokojny, synku. No i cóż, wilku, piłeś naszą krew, a my ci dobrem odpłacimy. Byłem srogi, ale nie zdradliwy. Masz swoje dziecko. To nie ona! Nie ona! Na świętego Liboriusza z Padebornu! To chybaś mu nie twoja odbili zbójcą! Albo czarownik, jak ją odmienił, bo nie ma innej w Szczytnie! Jest w Szczytnie! Słyszałem, jak śpiewała! Biorę tu obecnych na świadków, że zgodnie z obietnicą oddajemy tę dziewczynę, o której pobici przez nas zbójcy powiadali, że jest córką Juranda ze Spychowa! Jeżeli nie jest twoją córką, nie nasza w tym wina. Ale wola Pana naszego. Bóg patrzy na waszą zdradę! Rady Zbawiciela, na godzinę śmierci waszej oddajcie mi dziecko. Jeśli ci je oddamy, to z moim bękartem. Oszczędź! Thank you.
klęską. Nad tym, co powie mistrz kapituła i nad tym, by z naszych uczynków nie wynikła szkoda dla zakonu. Tu czuć jeszcze krew. Kazałem zmyć podłogę i wykadzić siarką. Gdzie ciało brata Gottfrieda? W kaplicy. Bracia śpiewają nad nim litanie. A gdzie inne trupy? Na śniegu, żeby zesztywniały. Jurand żyje? Żyje. Chcieli go knechci dobić, ale kapelan nie pozwolił. Nieszczęsny to był pomysł. Porywać córkę Juranda. Nikt nas nie oskarży, jeżeli dziewczyna zniknie. Rozum mówi przez brata Rodgiera. I wtedy niech nas sądzi kto chce. Papież czy cesarz rzymski. A dziewczyna? Dajcie ją mnie. Nie, synku. Kiedy chodzi o zakon, wyrzeczcie się rozkoszy i rozpusty. Zatwardzicie wasze serca. Gottfrieda dosięgła ręka Boża, bo nie tylko chciał pomścić krzywdy zakonu, ale i dogodzić własnym rządzom. Idzie dla zakonu czas próby. Zła noc. Wy, bracie de Vergov, pojedziecie do Malborga, do mistrza. Jęczeliście w niewoli u Juranda, więc łatwiej wam uwierzą. Powiedzcie, że nim spętaliście tego strasznego człowieka, już padło z jego ręki 9 trupów. A między nimi brat Gottfried. Boże, daj mu wieczny odpoczynek. Amen. I powiedzcie, że chociaż chcieliście przycisnąć wroga zakonu, nikt z nas pierwszy miecza na Juranda nie wydobył. Powiem wszystko, co widziały moje oczy. Jesteś pewny, Rodgierze, że nikt nie dowie się prawdy o córce Juranda? O tym, że mamy ją w rękach, nie wiedział nikt oprócz Gottfrieda, nas dwóch i tej służki, która jej dozoruje. Ludzi, którzy ją przywieźli, kazał Gottfried upić i powiesić. No to dobrze. Co uczynicie z Jurandówną? Uczynię, czego będzie wymagało dobro zakonu. Masz w duszy odwagę, synku? Możecie w to wątpić? Nie wątpię. Za twoje męstwo kocham cię więcej niż kogokolwiek na świecie. Jedź na dwór księcia Mazowieckiego i opowiedz wszystko, co widziałeś. Tak, jakbyśmy ułożyli. To niebezpieczne. Dla dobra zakonu. A jeżeli Jurand wyżyje i odzyska wolność? Choćby odzyskał wolność, nigdy nie wypowie jednego słowa skargi na zakon. Pomni na przykazania boskie, nie chcieliśmy uśmiercać Juranda, mimo że tylu ludzi nam pozabijał, a zwłaszcza brata Gottfrieda. I musieliśmy go w końcu splątać siecią. Wtedy on podniósł na siebie broń i bardzo się poranił. Tej nocy ludzie w szczytnie słyszeli śmiechy i głosy wolające w powietrzu. Krzywdziciel krzyża, rozlewca krwi niewinnej, nasz Jurand! Mówicie, że wyście wezwali Juranda do Szczytna? Tak, miłościwa pani, bo odbiwszy zbójcom dziewczynę kalekę, myśleliśmy, że to córka Juranda. Jakże mogliście tak myśleć, kiedy widzieliście przy mnie w Krakowie prawdziwą córkę Juranda? My, zakonnicy, nie podnosimy oczu na kobiety. I było w Krakowie dużo dwórek przy miłościwej księżnej. A skąd wiedzieliście o porwaniu Jurandówny? Zuchwalstwo tego uczynku i jego bezbożność uczynili go głośnym i u nas. Dziwne, żeście mogli jakąś niedojdę uważać za córkę Juranda. Może szatan odmienił Jurandównę? Ale zbójcy jako prostacy nie mogli podrobić pieczęci Juranda i pisma jego księdza. Któż mógł to uczynić? Zły duch. Te pytania są jak miecze w pierś, bo tkwi w nich podejrzenie. Pytam waszą książęcą mość, czy sam Jurand posądzał nas o ten uczynek? Jest jego pismo. Prawda. Jest pismo Juranda o zbójcach. Oto jak blask prawdy zwycięża ciemność. Nagródźcie nam, panie, nasze straty i naszą krew. Był twoim poddanym. A czegóż ty chcesz? Jurand napadł na was w szaleństwie, a ja za to mam odpowiadać? Waszym był, panie, poddanym. W waszym księstwie leżą jego ziemie i jego kasztel, w którym więził sługi zakonu. Niech więc chociaż ta majętność stanie się odtąd własnością zakonu. Zapłata taka nie wskrzesi naszych pomordowanych braci, ale może choć w części uspokoi gniew Boży i zatrze niesławę. Mało wam jeszcze tych krajów? Po
Pomorza Gdańskiego, Prus, ziemi chełmińskiej, które do nas należały, a które teraz są wasze. Żyje przecież jeszcze córka Juranda, bo nikt na mojej śmierci nie doniósł. A wy już chcecie jej wiano zagarnąć. Jurand krew braci zakonnych rozlał. Przyznaleś krzywdy, panie, a więc nagródź je teraz tak, jak ci każe twoje książęce sumienie i sprawiedliwa dusza. Przychodzę tu jako rycerz Najświętszej Panny, gotów bronić czci zakonu krwią własną. Kto by wbrew temu, co mówił sam Jurand, śmiał winić zakon o porwanie jego córki, niech podniesie ten rycerski zakład i stanie na sąd Boży. Jest, że taki, który podniesie rękawice? Jam jest. Zbyszko z Bogdańca. Biorę Boga na świadka, ciebie dostojny panie i całe rycerstwo tej ziemi, żem nie winien tej krwi, która będzie przelana.
potykali się według prawa i obyczajów. Po rycersku i po bożemu. Wrócił? Jeszcze nie. Ale nie troskajcie się, szlachetny komturze. Przecież to sąd Boży. Sąd Boży. Brat Rodger jest sławnym rycerzem. Ale powinien tu już być. Wróci okryty nową chwałą. Idź zobacz, kto to. Zanieście ciało do kaplicy. Tak, około tej sali. Czy brat Rodger już w kaplicy? Powiedzcie Diderychowi, żeby tu przyszedł z kluczami i latarnią. Płaszcz. Niech też przyniesie kociołek z węglami. Synku. A pisałeś, że tamten to prawie dzieciuch. Całe ramię. Tyle razy wznosiłeś się na chwałę zakonu, a teraz odrąbał cię polski topór. Nie błogosławił ci pan. A może już mnie chodzi o nasz zakon? Opuścił i mnie, chociaż służyłem mu przez całe życie. Nie, to niemożliwe. Prawda jest z nami. Prawda jest z nami. Kochałem cię, synku. A ty już nie przemówisz. Czekaj, uraduję cię. Gotów? Kiedyś wygadałeś, co kazał ci zrobić brat Gottfried. I za to straciłeś psi język. Więc ci zapowiadam, że jeśli choć jednym ruchem pokażesz to, co z mego rozkazu uczynisz, każę cię powiesić. Zrozumiałeś? Ruszaj. No
Zakowana, psie. Precz. Światło. Przyrzeczono ci, że wyjdziesz wolny, ale język, którym bluźniłeś, będzie ci odjęty. Brat Hrodgier czeka w trumnie. Obiecałem mu twoją prawą dłoń. Masz jeszcze jedną źrenicę. Ciebie jednego, a teraz nikogo. Słuchaj, synku, ślubuję, że i tamtą rękę, która cię zabiła, na grobie położę albo sam zginę. Ale zanim go dosięgnę, zadam mu gorszą mękę. Nie zobaczy więcej tej dziewczyny. Posłano mnie pod topór katowski, żem miecz na krzyżaka podniósł. Każ mnie ściąć, królu, bo go po raz drugi podniosę. Krzyżacy porwali Danusię. Krzyżacy wciągnęli w zdradziecką pułapkę Juranda. Sam jeden pójdę i zginę pod murami. Niech wie świat, że krwawa krzywda się dzieje. Każ mnie ściąć, królu, lecz broń ich. Staw się za nimi u wielkiego mistrza. Dość. Masz dowód, że Juranda i jego córkę wciągnięto w pułapkę? Któż inny mógłby to uczynić, miłościwy panie? Masz świadków? Miłościwy panie, dano mi znać, że w lasach podkrakowskich, w Szałasie, u prostych smolarzy, leżał pan Fulko de Lorsz dla Taringi. Wybacz mi, najmiłościwszy królu, że należnego ci ukłonu nie mogę złożyć. Wbito mi nóż w plecy i jeszcze rana się nie wygoiła. Cóż to ma do porwania jurandówny? Świadczy, miłościwy panie, że szczytnieńscy zakonnicy mówili przy mnie o porwaniu panny jurandówny. A mnie za to, żem chciał zapobiec podłości, zadźgali na gościńcu jak dzika. Staniecie przed wielkim mistrzem, by to powtórzyć? Świadczyłem tu w Krakowie przeciw Jurandowi. A teraz, gdy sprawiedliwość tego wymaga, będę świadczył przeciw szczytnieńskim zakonnikom. Miłościwy panie. Panie, pokłon wam niski i dzięki, wielkie dzięki. Wyście Zbyszko z Bogdańca. Pokłon najniższy rycerzowi najpiękniejszej na świecie. A gdybyście temu zaprzeczali, musiałbym was pozwać na walkę konno albo pieszą. Księżna Anna Danuta. Cóż to? Ta najpiękniejsza pani na świecie. Jagienka! Oczom nie wierzę, takaś strojna i urodziwa. Skąd ty na dworze?
Ojciec umarł. Księżna wzięła mnie łaskawie w opiekę. Ale za Zgorzelicami zawsze mi tęskno. Stryjko, i wy tutaj! Zawsze mówiłem ci, warchlaku, że to lania, co? Szlachetny panie, król was wzywa. Wybaczcie, panie. Mam dla was, panowie, jeszcze jedną niedobrą nowinę. Krzyżacy zagarnęli statki ze zbożem, któryśmy posłali na Litwę. Rozglaszają, żeśmy na nich ukrytą broń dla żmudzinów posłali. Czegoż chce Jungingen? Nasze zboże Litwinom sprzedać, czy powód do wojny znaleźć? Czy wojna nieunikniona? Mam pozwolić, by krzyżacy żmudź zniewolili? Litwę? A czyż na tym ostaną? Zakon to potęga niezmożona. Tak. Padniemy, jeżeli damy się zaskoczyć pojedynczo. W przymierzu z Litwą, Rusią, innymi ludami zwyciężymy. Miłościwy panie, czy mam mówić po prawdzie, czy ku upodobaniu? Po prawdzie, kasztelanie? Każesz nam, królu, sprzymierzać się z poganami i schizmatykami wschodu przeciw zakonowi. Nie przystoją takie zamysły chrześcijańskiemu władcy. Osłabiać zakon znaczy to osłabiać chrześcijaństwo. Miałeś mówić po prawdzie, kasztelanie. Czy to ja wojny szukam? Kto drogę do zamorskich krajów naszemu zbożu zamyka? Kto pomoże gdańskie zagarnie? Jeżeli przyjdzie do wojny, będzie u nas roga. I dlatego dziś już myślimy o wszelkich do niej przygotowaniach. Ale przedtem spróbujemy rzecz całą łagodzić. Kasztelanie, prześwietni panowie, wezwiemy zakon do oddania nam statków ze zbożem. Pójdzie poselstwo nasze do Malborga. Ale się zmieniła. Pan Delors, chciałby zapytać, czy panna, z którą wasza miłość rozmawia, jest śmiertelna? Czy jest to może anioł? Powiedzcie panu Delors, że jest to anioł, który sobie wybrał na czas pobytu wśród śmiertelnych diabelsko piękną cielesną powłokę. Daj spokój, Zbyszku. A co z Danusią? Są jakieś wieści? Nie wiem. Składłem skargę miłościwemu panu. Ruszamy do Malborka! Miłościwy pan dał zgodę, byś z nami jechał. Dzięki wam, panie. Stryjku. No? Jurand mi spychów zostawił na głowie. Tak. Jakbym długo z Malborka nie wracał, jedźcie tam, stryjku, i brońcie kasztela. O laskę was proszę. A kto będzie siedział w Bogdańcu? Patrzcie, panie. Ma taką dziewczynę, co jak orzech na lawie położyć, a ona usiędzie, to je za jednym przysiadem rozgniecie. A tego po świecie nosi. O laskę was proszę. Jakbym długo nie wracał, jedźcie do Spychowa. Poselstwo króla polskiego do wielkiego mistrza. Witajcie, rycerze polscy. Poprowadźcie, bracie, szlachetnych panów polskich, niczego przed nimi nie ukrywając.
to jeńcy? To nędzni buntownicy, heretycy i poganie. Tu pracują na chwałę. Raduje serce moje, prześwietni panowie, iż przy jednym stole siedzimy, jak przystało na dobrych chrześcijan. I nie pozwólmy, by żmudzinie cisnęli żagiew wojny między chrześcijanem, między zakon, a waszego króla. Są świadectwa przeraźliwych gwałtów, jakie czynią bracia zakonni na żmudzi. Jużem to w Krakowie mówił, cesarskie przywileje to nie gwałty. Przywilej głosi. Nadaje się zakonowi Najświętszej Marii Panny Litwę, Prusy, Ruś oraz wszystkie ingenero ziemie schizmatyków, do których mógłby dojść ze swoimi sztandarami. Hojny zaiste był ten cesarz, gdy szło o cudze. Niech wam Bóg odpuści kpiny. Cesarz na ziemi we władzy świeckiej zastępuje Boga. Jego troską rozszerzać obszary chrześcijaństwa. Modlimy się za duszę i spokój wiekuisty waszej królowej Jadwigi. Dopóki ona żyła, była między nami zgoda. Były uznawane prawa papieża i cesarzy, ich wiernego sługi zakon. Módlmy się za pokój wiekuisty i doczesny dla wszystkich. Wiemy, że się do wojny z zakonem sposobicie. Wiemy, że król wasz zarządził wielkie polowanie, że mięso solone w beczkach ma być dla wojska przygotowane. Pytamy was wyraźnie, po czyjej stronie staniecie, gdy na Litwę ruszymy swoich praw bronić, gdy żmudź za bunty bezbożne ukarać będziemy zmuszeni. Nie żmudź i Litwa zakonowi zagraża, ale zakon żmudzi i Litwie. Sprzymierzycie się z poganami? Paks między chrześcijany. Naszymi gośćmi jesteście. Mamy dobrą wolę waszych skarg wysłuchać i rozważyć je. I chcemy podjąć was godnie. Pragniemy was podjąć jako sąsiadów i przyjaciół. A na wrogów mamy dwa wypróbowane sposoby.
Wieża pełna złota tam na górze i stal, którą kują na dole. Patrzcie jaka! Naprawdę piękna stal. Komoc krzywdy tą staną czynicie. Zakon jest pobożny i sprawiedliwy. Sprawiedliwy. A co spotkało Jurandówny i tego młodego rycerza? A gwałt na panu Delors. Czy i na to zakon ma jakieś sposoby? Idźcie, panie, do wielkiego mistrza i złóżcie mu swoją skargę. I wy, panie. Witam was, panie Delors. Jak się to stało, że widzimy was przy życiu? Doniósł nam przecież komtur ze Szczytna, iż napadnięto was w drodze do Krakowa i zabito. Napadli mnie bracia Rodger i Gottfried ze Szczytna za to, że chciałem ostrzec księcia mazowieckiego i tego oto rycerza z Bogdańca o zamiarze porwania córki Juranda ze Spychowa. Bracia Rodger i Gottfried nie żyją. Jeżeli popełnili tę zbrodnię na gościu zakonu, niebo słusznie ich ukaralo. Ale nie znalazła się panna ani jej ojciec, zwabieni podstępnie do Szczytna. Jurand ze Spychowa rozlał w Szczytnie krew rycerzy i musi ponieść zasłużoną karę. Rzucił się bezbronny na ludzi, którzy porwali mu córkę, tak jak przedtem uśmiercili żonę. Wasi ludzie zabrali mu wszystko, co miał najdroższego na ziemi. Różne i niedobre rzeczy dzieją się na granicach. I z jednej, i z drugiej strony pełno nieprawości. Nie mogę uwierzyć, że bracia ze Szczytna postąpili niezgodnie z powołaniem zakonników i honorem niemieckich rycerzy. Te sprawy trzeba dokładnie zbadać. A w zabór statków wiozących zboże dla Litwy też nie możecie uwierzyć, panie? Na tych statkach przewożono broń dla Witolda. Broń przeciwko zakonowi. Tam nie było żadnej broni. Była. Możecie ją zobaczyć. Broń do broni podobna. Zarzucacie nam nieprawdę? Wierzycie w to, co mówicie. Pomówimy o tym jutro. A co do tej dziewczyny, dam wam glejt do Szczytna, jako też zakonnego urzędnika do kompanii. Dzięki wam, dostojny panie. Co, panie? Duszno mi. Duszno. Wyprowadźcie mnie stąd. Czy słyszeliście skargę tego młodego rycerza i świadectwo pana Delors? Czemuż ci, co na pogranicznych komturiach siedzą, zakale tylko zakonowi przynoszą? Jagiello żąda zwrotu statków i wymiany jeńców. Jagiello sprzymierza się z poganami. Kto powstanie na zgubę i zagładę Polaków, zasługuje na zbawienie. Chrystus, Pan nasz, słowem nawracał, nie mieczem. Ostrzegam was, bracia, za dużo nieprawości w zakonie. Są wieści, że Prusowie się burzą. Ponoć miasta niemieckie przeciw nam występują. Mamy czekać, aż pogaństwo i herezja zatopią chrześcijaństwo. Bezczynność to zguba. Czasem myślę, że wojna to zguba. Boście chorzy i słabi, dostojny bracie. Wezwiemy najprzedniejsze rycerstwo stałej Europy. Ogłosimy, że wszyscy, którzy się zobowiążą do wyniszczenia Polaków i ich króla, zasługują na wieczny żywot. Czego chcecie?
imię Boże, wojny. Wojny! 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 Powtarzam wam w ostatniej godzinie mojego żywota. Jeżeli dbacie o dobro zakonu, czekajcie cierpliwie. Nie czyńcie teraz wojny. Polska, Litwa, Ruś, Żmudź zaleją nas. Zwróćcie im statki. Co to ma znaczyć? Sanderus? A niech cię. Co tu robisz? Ciszej, wielmożny panie. Nie powinni bracia wiedzieć, że się znamy. Byłem w Szczytnie. Jest tam wasza panna. Skąd wiesz? Od kapelana, który jest porządnym człowiekiem. Pilnuje jej teraz komtur Siegfried de Lewy. Ale nic jej nie zrobił. Bo jak raz chciał się na nią porwać, coś go zwaliło ze schodów, że zachorował i o mało nie umarł. Teraz to się jej boi. Słyszycie, panie? Wielki mistrz skonał. Cóżeś rzekł? Wielki mistrz dokonał żywota? Tak, panie. Powiadają, że obiorą teraz Ulryka, brata starego mistrza. Panie, świeć nad jego duszą. To wojna pewna. Życzę wam, dostojny panie, mądrych, sprawiedliwych i spokojnych żon. Jesteśmy tutaj dla spokoju, ale dla walki za wiarę z poganami i heretykami. To nie macie z kim walczyć, wielebny panie. Otaczają nas zewsząd chrześcijańskie ludy. Prawdziwi chrześcijanie nie wspomagają niewiernych. Jaką mamy zanieść odpowiedź królowi panu naszemu? Czy statki ze zbożem zostaną zwrócone? Statki z bronią stały się naszym prawowitym lupem. Czy mogę wam przypomnieć, dostojny panie, o słowie danym mi przez waszego brata i prosić o glej do Szczytna? Załoga Szczytna z konturem de Lewy wyruszyła do walki ze zbuntowaną Żmudzią. Nikogo tam nie zastaniecie. Czekajcie, aż zapanuje spokój. Wyjeżdżacie, panie? No to i lepiej, bo zbytnio tu wojną pachnie. To prawda. Siegfried de Lewe z załogą pociągnął na Żmudź. Tam go poszukam. Wy jego, a ja waszą pannę. Na pewno gdzieś się ukrył, żeby śladu nie zostało. Dajcie mi, panie, jeszcze jakiś trzosik, to pójdę od zamku do zamku, a chociaż to niebezpiecznie, może się czegoś dowiem. Masz. Idź. Czas nam się pożegnać, panie. Życzę powodzenia w waszych szlachetnych poszukiwaniach. Gdybyście, pan, nie mieli nic przeciwko temu, to chciałbym głosić po świecie, że panna Jagienka ze Zgorzelic jest najcnotliwszą i najpiękniejszą dziewicą na świecie. Głoście, gdzie chcecie, panie. Może to i prawda. Tuś już wróciła z Krakowa.
Czyś co słyszała o Zbyszku? Boję się o Zbyszka, bo poselstwo króla z Malborka wróciło bez niego. Bez niego? Poszedł między krzyżaki. O, szukaj, czego nie znajdzie. Dopiero on to zaczął gospodarzyć, a tu trzeba jechać. Z tymi psubratami może go spotkać los Juranda albo i Danusi. Weźcie mnie ze sobą. Będę wam za pacholika, pomogę wam. Ale pomożesz. Myślisz, że jak się wyzbędziesz spódnicy, to ci rozumu przybędzie? Rozum nie w spódnicy, ino w głowie. A. Chcecie, żeby mnie wziął Cztan albo wilk? Nie wezmą. Zaprzysiągłem Cztana, żeby się bronił przed wilkiem. A wilka, żeby się nie dał Cztanowi. O! Prości to wam pan Jezus nie poskąpił i miarkuje, że zawsze tak wszystko będzie, jak chcecie. Dziewczyno, to byś ty już dawno była gospodynią w Bogdańcu. A czego mnie boćkasz? Nic, mówię, no dobranoc, bo późno, a jutro do dnia trzeba ruszyć. Nie boisz jechać? Nie boję się. Chcę być blisko Zbyszka. Jeśli tamta zginie, Zbyszko z żalu nawet na ciebie nie spojrzy. Nie chcę, żeby na mnie patrzył. Chcę być przy nim. Tylko lud jaki czy co? To nie rycerz, bo idzie piechotą. Ślepy pewnie. Nie ma nawet psa. Nie możemy go zostawić bez pomocy. Tak. Rozumiecie, dziadku, po chrześcijańsku? Stańcie! Co wam jest? Jesteście niemowa? Chyba chcę powiedzieć, że mu urżnęli język. Kto wam to uczynił? Krzyżacy. Tutaj się jesteście? Mazowsza? Co robiliście u krzyżaków? Ze szczyta idziecie? Nie szukaliście tam dziecka? Wyście Jurand ze Spychowa. Jezu! Pan! Krzyżacy! Idziemy na psubraty! Na krzyżaka! Chłopów łapiecie! Oni niewinni! A krzyżacy teraz w ogrodach siedzą! Zlakiemy Niemców i rzucimy panu pod nogi! Jestem stryj Zbyszka z Bogdańca! Póki on nie wróci, moje to będą rządy! Młody pan 2 dni temu wyjechał. Dokąd? U żmudzkiej granicy. Panienki szukać. Przecie tam wojna. Boże, tośmy się z nim rozminęli.
radzi. Dobra. Stryjku, a wy tu co? Szukam cię po świecie i nareszcie dopadłem. A myślałeś, że będę siedział do śmierci w Bogdańcu? Słuchaj, Juran cię spychowie. Krzyżacy oślepili go. Odcięli mu język i prawą dłoń. Zgroza. Tak. A tu coś wskurał. Znalazłeś Danuśkę? Nie. Nie? To mój stryj, rycerz z Bogdańca. Zna on wojenne rzemiosło jak mało kto. Witajcie, panie. Siadajcie. Witajcie. Chcemy się tu zasadzić na Niemców. Dwa dni temu byliśmy pod tutejszym zamkiem, Nowe Kowno, i pobili nas. Pobili? Pobili. Radzimy teraz, czy zasadzić się tu, pod Nowym Kownem, czy iść na Regnetę. A gdzie jest Nowe Kowno? Nowe Kowno? Ze dwie mile. A Regneta? Regneta, daleko, daleko na północ. To dobrze, że daleko. Niemcy nie spodziewają się was tam. Słusznie prawi. No właśnie, pod Nowym Kownem dopiero co nas pobili. Pobili, to się nie spodziewają napaści. Ale pod Regneta pewnie wcale nie strzegą się. Słusznie prawi. To jak będzie? Gdzie się zasadzimy? Tu, pod Nowym Kownem. Położycie się w gęstwinie nad gościńcem i będziecie czekać na krzyżackie posiłki, co idą do zamku. 200 ludzi niech się nie miesza do bitwy. Mają przeciąć odwrót. Ja uderzę od tyłu. Sprytnie! Krzyżacy idą w szyku i kryją się w szyku. Kolejnymi brzuchami im te szyki rozbijecie, tak? Mylicie się, stryjku. To naród dzielny jak mało który na świecie. Laurencusza. Powiedz, gdzie jest Galeta. Uciekł. Jest nim panna Jurandówna? Panna Jurandówna? Jest tam jakaś niedojda, którą już pokazywali Jurandowi w Szczytnie. Skąd wiesz, że niedojda? Słyszałem, bo chora i nie wychodzi z kolebki. Zykryt de Lewe nie miał nic wspólnego z porwaniem waszej dziewczyny. To prawy sługa zakonu i nic nie wiedział o zbrodni Rodgera i Gottfrieda. Dokąd uciekli? Tego nie wiem. Było umówione, jeśli nas coś napadnie, Zygfryd z kolebką i pocztem cofnie się w bezpieczne miejsce i przeczeka bitwę. Panie! Panie mój obrońco, ratuj! Bez was wilki by mnie zjadły, a teraz wpadłbym w ręce tych synów szatana.
Panie, każcie mi dać łyk jakiegoś napoju, bo skonam z pragnienia i będziecie mieli na sumieniu moją niewinną duszę. Masz, piwo żłopie. Chryste, panie, przecie to kobyle mleko. No to nie pij. Dzięki ci, panie, żeście mnie przygarnęli. Nie skąpiliście mi nigdy grosza i lepszego napoju niż to kobyle mleko, którym się brzydzę, ale którego się jeszcze napiję, żeby okazać, że pobożny pielgrzym nie cofnie się przed żadnym umartwieniem. Nie blaznuj, mów szybko. Wiesz coś o Danusi? Zaraz. Pokochałem cię, panie. Jak przyszło na ciebie nieszczęście, rzekłem sobie, że muszę ci pomóc. Kogo mnie pytał, gdzie mnie był, długo było opowiadać. Dość, że znalazłem. I rzep psiego ogona tak się by nie czepił, jak ja się czepiłem komtura Zygfryda de Lewe. Danusia żyje? Żyje. Wozi ją w kolebce z wikliny między dwoma końmi, całkiem zamkniętą. To nie dojda. Mówiłem wam, stary de Lewe zdziwacza po śmierci syna i wozi ją ze sobą. Ale jaka nie dojda? Samiście mówili, panie, że wasza panna ma luteńkę ze sobą i że pięknie śpiewa. Jak żałośnie. Gdzie są? Pewnie gdzieś niedaleko. Pan de Lewe stał na czele posiłków, które szły na nowe kowno. Jak zobaczył, że wpadliśmy w zasadzkę, kazał cofnąć się. Gdzie się mogli skryć? Nie wiem. Pewnie u garncarza w głębokim boru, gdzieśmy ostatnio się zatrzymali. Na koń! Czekajcie, panie, czekajcie, dajcie mi konia, ja pojadę przodem. Powiem, że uciekłem z niewoli, tak bezpieczniej. Może się przydam waszej pannie, jak napadniecie na poczet Zygfryda de Lewe. Nie wierzcie, panie, temu piwożłopowi. Daj mu konia, nie okpił mnie raz, nie okpij drugi. Sanderus. To. Umyślnie zabrał im miecze i pancerze. Ludzie lecę. Bierzcie starego Zygfryda. On na pewno w chacie. Dobra. A ja tego krzyżaka. Tak. Klawa. Pilnuj Danusi. Sam? Pomóżcie mi stanąć na nogach! Trzymaj! Danuśka! Danuśka! Boję się! Danuśka, to ja, Zbyszko! Boję się. Danuśka, to ja, Zbyszko. Danuśka! 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 Mnie. Ubiję go jak psa. Zbóju, związanego jeńca chcesz mordować? Danuśka, nie poznajesz mnie? Danuśka. Słuchaj, suko. Włożysz na panią czystą szatę,
a sama ubierzesz się w tyłach manii, w której kazaliście jej chodzić. A potem znajdziemy dla ciebie gałąź. Danuśka, obroń mnie, ratuj! Leż łaki na ryj! Przywiedli ją do tego męką. Macie, panie, szlachetność waszego Zygfryda. Zabieraj go i ruszaj do Spiechowa. Rzucisz go Donu Curandowi. Daj znać Jagience, że Danusia chora i musimy jechać powoli. Ruszaj! Tak, panie. Trudniejsze i bardziej zaplątane to wasze życie w Polsce, niż mnie się w Lotaryngii zdawało. Tak, tak. Musicie, panie, wybierać. Możemy wam dać przewodnika do Krakowa, jeśli chcecie z nami. A jeśli nie, droga do Malborka wolna. Żegnajcie, panie. Daj Bóg napotkać się jeszcze kiedyś w życiu. Hej! Jeszcze go! Kazano mi, dostojny panie, przyprowadzić wam Zygfryda de Lewe. Stoi przed wami, panie, ten piekielnik, ten zbój krzyżacki, który katował was i zgubił wasze dziecko. Dajcie znak, co mam uczynić i jak go ukarać. Na kolana, psie! Robicie, panie. Panie, chyba nie puścicie wolno Belzebuba. Chcecie jeńca obdarować wolnością? Chcecie, żeby odszedł bez pomsty i kary? Po tośmy za nim gonili po całym świecie? Jego jest i może z nim robić, co chce. Panie, jeżeli wasza wola ma się spełnić, to trzeba odprowadzić jeńca do granicy. Tutaj nasze granice, a i do waszej niedaleko. Jeżeli cię nie zadławi zgryzota i nie dosięgnie piorun boży, to od ludzi nic ci nie grozi. Jedź wolny!
wiedzie pachnie. Danuśka. Gdzie mnie? Pod Spychowem. Danuśka, poczekaj! O Jezu miłosierny, poczekaj, poczekaj! Danuśka! Szukałem jej, aż znalazłem i odbiłem, ale ona wolała do Boga niż do Spychowa. Słońce wstanie, bój się rozpocznie.
Powtórzcie raz jeszcze moje rozkazania. Ty wielki kniaziu. Wojska litewskie na prawym skrzydle pod Stębarkiem. Ty bracie Lingwenie? Smoleńskie pułki. Bliżej polskiego skrzydła. Mścisławskie na środku chorągwi litewskich. Poczet nowogrodzki przy mnie. A twoi ludzie, Hanie Dżowaledin? A moi ludzie mają iść z Litwinami. Allah Akbar. A ty rycerzu Janie z Lamborka? Czeskie oddziały staną wedle Smoleńszczan, a reszta razem z Polakami. Wy, panie marszałku? Jako rozkazaliście, miłościwy królu, 60 kopii dla waszej ochrony. Chorągiew krakowska na środku lewego skrzydła, bliżej Łodwigowa. Za nią sieradzka poznańska. Kazałem przed linią wojsk naszych wykopać wilcze jamy i starannie je przykryć. Gdy ciężka jazda polska runie do tych dołów, wówczas nasi bucznicy i nasze armaty będą miały dobry cel do kłębiących się szeregów. Wtedy jazda rycerska ruszy z obu stron. A jeśli Polacy nie uderzą pierwsi? Jagiello to przecież wódz rozważny. Jagiello i Witold są chytrzy i przebiegli. Ale brak im kunsztu europejskiego rycerstwa. Ich ludzie nie znają wojennego rygoru. Są gorący. Pierwsi rzucą się do walki. Nie. Rycerstwo ciężko zbrojne ruszy dopiero ostatnio. Najpierw Tatarzy i lekka jazda litewska. Skóry i tarcze drewniane Litwinów i Tatarów nie zdzierżą ni pacierza, gdy ruszą na nich krzyżacy w stal zakuci. Za to Litwini i Tatarzy zwiad uczynią, czy nam jakich zasadzek nie zgotowano. Wiem, że to niebezpieczne. We wszystkich bitwach zwyciężaliśmy, uderzając szykiem rycerskim. Zgnieciemy ich od razu ciężkimi końmi i zbroją. Żadnej ostrożności nie zaniedbamy. Najpierw wilcze doły, potem armaty i lucznicy. Dopiero pod koniec ja poprowadzę 16 chorągwi. Będę walczył wśród was. Jak prawdziwemu rycerzowi przystało. Wódz nie powinien wdawać się w tłum walczących, bo nie mógłby prowadzić walki. Wedle wschodnich zwyczajów wódz ze wzgórza kieruje bitwą. Wtedy wszędzie okiem dociera. Mądrześ rzekł, wielki kniaziu. Tak, na wschodzie tak walczą. Już słońce. Czas stanąć w polu. Wyprowadzić rycerstwo. Nie. Mają czekać w lesie. Nie śpieszyć się. W ukryciu łacni nam będzie ustawić chorągwie. I w cieniu dźwigać na sobie żelazo. Mamy kryć się po krzakach? Chcemy walczyć otwarcie, jako mężom przystało. Nie powstrzymam rycerstwa. Macie czekać. Nawet ty ich nie powstrzymasz, miłościwy panie. Co każesz? Idźcie z moim rozkazem czekać. Niech ksiądz Bartosz szykuje mszę. Dwie msze. I czekać w lesie. Pokłoń mi się słońcu. Iluż tych pogan kryje się po lasach? Myślę, że ze 100 000. Będzie więc to największa bitwa naszych czasów. Nie wiemy, ile jest wojsk krzyżackich. Ale nigdy ich jeszcze tylu nie było. Może ze 100 000. Jak się nazywa ta wioska, za którą jest obóz krzyżacki? Grunwald.
Zanim Tadzicz zdecyduje się, gdzie stanąć, nasze chorągwie zajmą dogodne pozycje. A tam? Spójrzcie, bracia. Tam stają goście zakonu. Kwiat rycerstwa całej Europy. Reszta w ręku Boga. On pomoże swoim wiernym sługom. Reszta w ręku Boga. On pomoże swoim wiernym sługom. Miłościwy panie, krzyżacy wyszli w pole. Do dzieła, bracia. Będzie ono krwawe, ale na tysiąclecia zapewnimy panowanie chrześcijaństwa na wschodzie. Wielki mistrz zakonu, heil! 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 W lesie. Lepsią do lyski niż do oręża. Nie znacie ich. Nie serca brak Polakom. Jeno jak wiem ich król. Do ostatka spodziewa się wysłanników pokoju. Hańba. Cała potęga zakonu Polaków się boi. Mnie śmierć milsza. Choćby sam jeden tymi mieczami na całe wojsko polskie uderzę. To przeciw posłuszeństwu. Radźcie jak nieprzyjaciela zboru wyciągnąć. Miłościwy panie, jadą do nas heroldowie krzyżaccy. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen. Wzywa twój majestat, panie, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze. Wielki mistrz każe wam też oznajmić, panie, że jeśli wam skąpo pola do bitwy, to się z wojskami wam ustąpi, abyście nie gnuśnieli w zaroślach. Nie czówcie u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa. Thank you.
Niemcy! Zatrzymać ciężkie chówce! Nie oni pierwsi! Stać! To lekka jazda, Witolda. Wernat! Poczynajcie w imię Boże. Nie przejdą. Stratujemy tam naszych łuczników. Poczynać! Gott mit uns. Przyjdź nam do cieca! Ratuj nasze wojska! Liechtenstein! Uderzać! Oh.
Zaprzysięgłem, że cię odnajdę i spotkam się z tobą. Stawaj! Na śmierć, nie na niewolę! Stawaj! Daj im hełm! Stawaj, psie!
Oto jest ten, który jeszcze dziś rano mienił się być wyższym nad wszystkie mocarze.